Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i zapraszam do produkcji kolejnej maści cudownej na łagodzącej na różne rany, egzemy, łuszczyce, łagodzącej też bóle. Jaką dzisiaj maść zrobimy? Otóż zrobimy dzisiaj maść pokrzywową. Maść pokrzywową. Z czego zrobimy maść pokrzywową? Otóż, jak pamiętacie z wcześniejszych filmików może, robiliśmy taki olej z pokrzywy. Olej pokrzywowy. Ja go tutaj mam. Więc będzie on głównym składnikiem, czyli pierwszym, który wykorzystamy. To będzie olej pokrzywowy. Następnie można użyć nalewki również z pokrzywy, jeżeli mamy zrobioną nalewkę z pokrzywy albo intrakt. A jeżeli nie mamy, to możemy użyć jakiejś innej nalewki. Ja tutaj użyję nalewkę z mniszka lekarskiego. Również ma cudowne właściwości, takie łagodząco-pielęgnacyjne do skóry, więc jak najbardziej się tutaj nam sprawdzi. Oprócz tego dodamy maść nagietkową, też którą wcześniej robiliśmy, maść nagietkową. Jeżeli ktoś nie ma takiej maści, nie zrobił sobie lub po prostu jej nie ma, to może użyć sobie na przykład linomagu albo alantoiny. To sobie można po prostu w aptece kupić. Także możemy zastąpić maść nagietka. Główną bazą naszej maści będzie olej kokosowy. Ja tutaj mam taki olej kokosowy. Jeżeli nie mamy oleju kokosowego, to możemy użyć na przykład kremu Nivea. Też się doskonale sprawdzi jako taka baza maści. Co jeszcze użyjemy? Prowitaminę B, czyli dipantenol, witaminkę E. W kroplach lub w kapsułce, jak ktoś ma, no i olejek lawendowy. Dodamy jeszcze łyżeczkę masła shea. Ono nam wspaniale to masełko ustabilizuje tą maść. Po prostu będzie miało fantastyczną konsystencję. No wiemy, że olej kokosowy tak lubi w cieple się trochę rozpłynąć, więc ustabilizujemy go właśnie masełkiem shea. No więc dobrze, bierzemy teraz jakieś naczynie. Ja użyję do tego taki słoiczek, ponieważ tej maści nie będzie aż tak bardzo, bardzo dużo, bo możemy sobie użyć dowolny słoik, mniejszy, większy. Ja myślę, że mi ten wystarczy. Więc ja sobie teraz użyję wagę, żebym mogła Wam powiedzieć mniej więcej wagowo, jak to wygląda. I zaczynamy od oleju kokosowego. Nakładamy sobie olej kokosowy. Jak widzicie, to tak jest około 2 łyżek, co nam daje 30 gram. Teraz dodamy oleju z pokrzywy. Oleju z pokrzywy dodamy 1 łyżkę. Mamy 1 łyżkę oleju pokrzywowego. Następnie dodamy maści nagietkowej. Tak jak mówiłam, możemy ją zastąpić alantoiną lub linomagiem, który możemy kupić w aptece. No i tu nam waga pokazuje, że tego oleju pokrzywowego, ta 1 łyżka to wyszło nam 10 gram. Teraz dodajemy maści nagietkowej. Ja to taką dobrą łyżkę złapałam. Czyli tym samym znowu 10 gram. 1 łyżka to wyszło 10 gram. Czyli mamy to od razu wagowo. Jak to wygląda wagowo?
Teraz użyjemy tego masełka Shrub. I masła Shrub. Ups. Dodamy sobie też. Taką łyżeczkę można powiedzieć, bo to nie była łyżka, tylko łyżeczka. No i ta łyżeczka dała nam 5-6 gram. Teraz mamy tutaj takie właśnie te twarde oleje, które musimy to wszystko w kąpieli wodnej musimy po prostu rozpuścić. Dlatego idę sobie do kąpieli wodnej i wracam po chwili. Mamy rozpuszczone. Pięknie nam się rozpuściły, także jeszcze co nam pozostało, to dodać tego nalewki z mniszka. Dodamy jedną łyżkę. No i tak jak mówiłam, prowitamina B5, dipantenol. To już dowolnie możemy dodać z 10 kropli, pół łyżeczki, jak uważamy. Witaminkę E. Można sobie wycisnąć z kapsułki. Taką najzwyklejszą z apteki, albo taką właśnie w płynie, która czasami stwarza opory. Dobra, mamy 5 kropelek. I jeszcze użyjemy olejku lawendowego. No możemy użyć 4-5 kropli. I mieszamy. Widzicie, ja sobie tak wykorzystuję takie słoiczki po jakiejś właśnie, o, to jest po chrzanie akurat. Dokładnie sobie wymyję i zostawiam sobie takie małe słoiczki, bo naprawdę się przydają do takich różnych fajnych produkcji domowych. Nawet chociażby jak sobie zrobimy jakąś maseczkę czy kremik, to bardzo fajnie sobie, jak nam, mamy większą ilość, zrobimy sobie więcej, wyjdzie nam więcej, to wtedy sobie ją wkładamy do małego słoiczka i możemy sobie ją trzymać w lodówce. Tak to wygląda. Ale jeszcze powinnam wrócić się i powiedzieć, do czego taka maść pokrzywowa w ogóle, po co ją robimy. Właściwości pokrzywy to wszyscy doskonale wiedzą, że ma wspaniałe, oczyszczające krew i w ogóle no wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Natomiast taka maść, którą też można nazwać w pewnym sensie i kremem, niekoniecznie musi być jako maść, ale no nazwijmy ją maść, skoro już ją nazywamy maść, to powiem Wam, ona naprawdę fajnie działa na skórę, bardzo tak przeciw właśnie zapalnie, ale też ma takie właściwości regeneracyjne, a tym samym przeciwzmarszczkowe. Naprawdę wspaniale potrafi odżywić naszą skórę, czyli te właśnie właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne, takie wygładzające, to wszystko powoduje, że nasze zmarszczki troszeczkę się wygładzają i zapobiega to powstawaniu kolejnych. Bardzo dobrze nawilża skórę taka maść, nawet na usta możemy sobie smarować tą maścią. Zapobiega wągrom, zaskórnikom. No i teraz po prostu może szybciutko powiem te właściwości, które żeśmy zastosowali, tych preparatów, które żeśmy, składników, które żeśmy zastosowali w tej maści, bo jak widzicie, skład jest dosyć bogaty. Może tylko taka mała uwaga. Nie zniechęcajcie się ilością składników. Jeżeli nie macie jakiejś maści, nie macie jakiejś nalewki, słuchajcie, to można pominąć. Można w każdym każdy przepis można sobie tak zrobić, przerobić na swój, zmodyfikować, że
można zrobić również z samego oleju z pokrzywy i dodać tylko na przykład olej kokosowy albo jeszcze masło shea, żeby nam to tak fajnie utwardziło i już mamy gotowy ten. Możemy na innym tłuszczu sobie zrobić maś z pokrzywy. Możemy to zrobić na smalcu. Jakie tam jeszcze są oleje? Na lanolinie. No naprawdę wybór jest dowolny. Ja tu zastosowałam olej kokosowy, bo on ma fajną konsystencję. Też mi się podoba, jak właśnie w temperaturze pokojowej on fajnie tak w miarę, jak jest nie za ciepło, to po prostu może stać i nie rozpuści się, nie? A to jest dosyć istotne. Ale nawet jak się rozpuści, to wkładamy go na chwilę do lodówki i mamy znowu fajną konsystencję. No więc szybciutko, dlaczego ten olej kokosowy? Dlatego właśnie, że on ma takie bardzo silne właściwości nawilżające. Potrafi właśnie szybko nawilżyć skórę taką przesuszoną, którą przeważnie mamy na dłoniach, czy tam na kolanach, na łokciach, o nawet na włosy stosujemy przecież też olej kokosowy w różnych odżywkach, czy tam w olejowaniu. A przede wszystkim taką skórę z egzemami, jakąś wysypką albo na trądzik, to właśnie on też wspaniale łagodzi. Dlatego olej kokosowy się sprawdza w takich maściach jak najbardziej. Maść nagietkowa, czy ją mamy, czy ją nie mamy. Jeżeli mamy, to używamy. A wiadomo, nagietek ma też wspaniałe właściwości pielęgnacyjne. Takie łagodzące przede wszystkim. Nagietek ma cudowne właściwości łagodzące, więc jeżeli zamierzamy to stosować na jakąś chorą skórę, ze zmianami skórnymi, to jak najbardziej się tutaj nam przyczyni do złagodzenia tych objawów. Olej pokrzywowy. No to jak już wcześniej wspomniałam, pokrzywa ma również oczyszczające właściwości, takie antyseptyczne, przeciwzapalne, w ogóle regenerujące, no i też przeciwzmarszczkowe, także jest tak wszechstronną roślinką, że ten olej, macerat, który sobie zrobiliśmy wcześniej, on może być wykorzystywany naprawdę do wszelkich kremów, maści, serum, do czego dusza zapragnie. Na skórę oczywiście. No i masełko shea, to już jest bardzo często stosowane, bo ponieważ ze względu na te swoje właściwości właśnie takie natłuszczające, ale to jest takie natłuszczenie, które po prostu łagodzi przed przesuszeniem skóry, ale nie ma takiego jakiegoś natłuszczenia skóry, że ono czujemy, że jest tłusta. Nie, ponieważ właśnie też bardzo fajnie się nadaje masełko shea do skóry trądzikowej, a która wiadomo, że trądzikowa przeważnie jest tłusta. A tutaj nam to masełko bardzo fajnie złagodzi. Łagodzi podrażnienia i właśnie przyczyni się do ustąpienia, czy to tam tych kros trądzikowych, czy jakichś takich zaskórników. No, naprawdę jest w kosmetyce, zresztą na pewno wiecie, że jest cudownym składnikiem, cudownym kosmetykiem. Czyli tak, maść już mamy, olej mamy, masło shea mamy, olej kokosowy mamy. No nalewkę z mniszka to po prostu tutaj zastosujemy, ponieważ jest to nalewka na alkoholu, więc jest to bardzo silny wyciąg z kwiatów mniszka, bo ja tutaj wykorzystałam przeważnie z kwiatów robiłam tą nalewkę. Więc te łagodzące, antybakteryjne właściwości mniszka zostały tutaj schowane w tejże butelce, że tak powiem. Dlatego tutaj sobie wykorzystujemy. Olejek lawendowy, nawet te kilka kropelek, które dodaliśmy, również wspaniałe mają właściwości kosmetyczne, a przede wszystkim regenerują skórę, mają takie właściwości przyspieszenia gojenia ran, łagodzące podrażnienia. Także nawet mają takie właściwości przeciwobrzękowe, jak stosujemy je pod oczy. No fajne, jak najbardziej w kosmetyce polecane, więc dlaczegoż by nie, wykorzystamy. No witaminka E, no to już wszyscy znają witaminkę młodości, o niej mówię w każdym filmie, w którym robię serum i jakiś krem czy maść. Wspaniale regeneruje i odżywia naszą skórę. Stosowana i używana do wszelkich kremów, maści, serum. Wspaniała witaminka E. A, jeszcze chyba nie wspomniałam o prowitaminie B5, czyli depantenolu. To również jest wspaniałe, łagodzące podrażnienia.
jakieś takie właśnie ubytki, uszkodzenia skóry, to jak najbardziej on to fajnie zakamufluje, załagodzi, przyczyni się do przyspieszenia gojenia takiej ranki na przykład. Również też potrafi fajnie nawilżyć, zmiękczyć na skórek, dlatego też bardzo lubię korzystać z dipantenolu, czyli prowitamina B5, to jest dipantenol. No i teraz, moi drodzy, już to mamy wszystko w słoiczku, wszystko fajnie wymieszane. Ja go w tym słoiczku już zostawię, nie będę przelewać, po prostu sobie będzie w tym słoiczku. Jeżeli jeszcze ktoś ma życzenie, to może sobie jakoś to roztrzepać czy coś, no ale to właściwie chyba nie ma takiej potrzeby. Tu bardzo fajnie się wszystko połączyło, więc po prostu, słuchajcie, teraz trzeba poczekać, aż to się ładnie zwiąże. Oczywiście przechowujemy w lodówce najlepiej. W ciągu dnia, jeżeli używamy, to trzymamy na wierzchu, oczywiście. Natomiast na noc sobie dobrze schować do lodówki. On wtedy sobie zmieni konsystencję na taką bardzo stałą. Ale wtedy właśnie będziemy się cieszyć dłużej z jego cudownych właściwości. I mamy, kochani, maść pokrzywową zrobioną. Jeżeli chcemy większą ilość, bo mamy na przykład większą powierzchnię skóry, na którą chcemy użyć ją, to po prostu sobie wielokrotność składników danych. Jeżeli chcemy użyć oleju kokosowego, to więcej oleju kokosowego. Chcemy użyć lanoliny, to dajemy więcej lanoliny. Jeżeli nie mamy jakiegoś składnika, to po prostu go omijamy. Maść nagietkową, jak powiedziałam, możemy pominąć, ewentualnie zastąpić lanoliną lub alantoliną. No i, moi drodzy, maść pokrzywowa wykonana. Czas teraz się ją po prostu używać. Jeżeli przepis się Wam spodobał, to śmiało korzystajcie i róbcie sobie taką maść. Tak jak już wspomniałam, z możliwością zamiany, pominięcia jakiegoś składniku. Wszystko dozwolone. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, a chcielibyście się zapytać coś, to zachęcam do po prostu zostawienia wiadomości w komentarzach, na które bardzo chętnie odpowiem. Podzielę się swoim doświadczeniem, bo już od kilku lat robię takie kremy różne, serum. Kosmetyków już sobie nie kupuję, takich właśnie gotowych z drogerii. Zastąpiłam je naturalnymi. I tym się z Wami dzielę. Także dziękuję ślicznie za oglądnięcie tego filmiku. Jeżeli się podobał, to bardzo proszę o pozostawienie jakiegoś śladu, czyli na przykład polajkowania, zasubskrybowania kanału albo zostawić jakiś komentarz pod filmikiem. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję. I cóż, zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmów. Pozdrawiam serdecznie i do miłego zobaczenia. Pa, pa!